Dzień dobry, Robert Czepielewski. Zapraszam na Kurier Jeleniogórski, który w całości poświęcony będzie obchodom setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości zainaugurowała w piątek jeleniogórska młodzież na Placu Ratuszowym. Punktualnie o 11.11 kilkuset uczniów jeleniogórskich szkół średnich zainaugurowało obchody stulecia odzyskania niepodległości. Spotkali się na Placu Ratuszowym, by wspólnie odśpiewać hymn narodowy. Jak mówili, było to dla nich bardzo ważne wydarzenie. Możemy się spotkać wszyscy, nieważne czy kim jesteśmy. Hymn was jednoczy? Hymn nas wszystkich jednoczy. Wszyscy jesteśmy Polakami. I dzisiejszy dzień był tego dowodem. Ja jestem na przykład dumna z moich pradziadków, z dziadków, że możemy teraz mieć wolną Polskę. Najważniejsze to jest to, żebyśmy wspólnie starali się znaleźć takie miejsce, taki czas, że razem będziemy się cieszyli z tej naszej niepodległości, z tej naszej wolności. Trzeba być dumnym z tego, że jest się Polakiem. Sobota to z kolei dzień dla tych, którzy chcą uczyć niepodległość na sportowo. W ten sposób wyrazić swój patriotyzm. 10 listopada zapraszamy na piąty bieg niepodległości i czwarty memoriał Piotra Szmidla, czyli dwa biegi w ramach obchodów stulecia niepodległości, które to jeden na dystansie 10 km, drugi na dystansie 5 km. Punktualnie o godzinie 17 wystartują tu w Jeleniej Górze. Dziesiątka startuje z Placu Ratuszowego, na który zawodnicy dostają się z Cieplic, z miejsca biura zawodów, autobusami podstawionymi przez MZK. Dystans 5 km, czyli memoriał Piotra Szmidla, startuje z ulicy Wolności vis-a-vis MZK. Tam też również wszyscy zostaną przetransportowani. Całą bazą biegu jest Plac Piastowski w Cieplicach. Tam będzie biuro zlokalizowane w namiotach i będzie można już jutro od godziny 10 do godziny 16.30 odbierać pakiety startowe i numery startowe. Na trasie będą co kilometr stali harcerze z flagami i pochodniami. Na mecie będzie przygotowane takie małe symboliczne ognisko i również taka inscenizacja biało-czerwona, gdzie każdy będzie wbiegał w taką, można powiedzieć, świetlną flagę. To wszystko na mecie, na Placu Piastowskim w Cieplicach. Tam również pod Muszlą w Parku Zdrojowym, w hali namiotowej będą dekoracje wszystkich uczestników. Na mecie czekają na wszystkich pamiątkowe medale na 100 lat niepodległości. Zresztą hasło biegu "Biegam dla wolności", myślę, jest jak najbardziej adekwatne do tych uroczystości, do tego biegu. Również w związku z tym biegiem wystąpią utrudnienia w ruchu. Ulica Wolności w godzinach 16.30, 18.30 w kierunku Placu Piastowskiego i Cieplic od Jeleniej Góry będzie wyłączona z ruchu. Będzie również chwilowe wstrzymanie ruchu na ulicy Wojska Polskiego i na ulicy Pocztowej, ale te utrudnienia będą na okres i na czas przebiegu uczestników imprezy, więc myślę, że nie będą tak uciążliwe dla mieszkańców. Niedziela to dzień oficjalnych uroczystości. Rozpoczynamy w Jeleniej Górze o godzinie 11. Zapraszamy w ogóle do przyjścia odrobinę wcześniej, bo mniej więcej od godziny 10.15 przez Plac Ratuszowy przejedzie patriotyczna parada na motocyklach, a o godzinie 11 na Plac Ratuszowy wejdzie młodzież i ci, którzy razem z młodzieżą chcą uczcić niepodległość tańcząc chodzonego. Więc zaczynamy polonezem patriotycznym na Placu Ratuszowym, godzina 11. Potem czeka nas wiele niespodzianek, takich na słodko. Tradycyjnie już z racji tego, że w dniu świętego Marcina swoje imieniny obchodzi również prezydent Marcin Zawiła, będą rogaliki zwane pieszczotliwie przez jeleniogórzan marcinkami na wzór poznańskich, czyli rogaliki z białym makiem, na bazie białego maku, ale będzie też tort, no bo jeżeli jubileusz stulecia, to nie może zabraknąć tortu. Tort odpowiednich i słusznych rozmiarów, godnych obchodom stulecia niepodległości. Ciekawą punktem tej pierwszej części, bo ona ma bardziej taki radosny, spontaniczny charakter, będzie taka lekcja historii, którą poprowadzi z zawodu historyk prezydent Marcin Zawiła. Tą część tutaj na Placu Ratuszowym kończymy o godzinie 12 w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska śpiewa hymn. No i udamy się pod kościół garnizonowy, gdzie odsłonimy obelisk upamiętniający część jeleniogórzan, to chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, kawalerów
orderu Virtuti Militari. Ja myślę, że ten obelisk będzie nam się rozwijał, bo mamy już następnych, a przypomnę, Virtuti Militari, order ustanowiony w wojnie o obronę Konstytucji 3 maja, to jest odznaczenie, które dostaje się za konkretne działania, bohaterstwo w boju, czyli no taki jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsze odznaczenie Polski. Niezwykle ciekawie zapowiadają się niedzielne obchody odzyskania przez Polskę niepodległości w wieloniogórskich muzeach. A zaczynamy od Muzeum Przyrodniczego. Będzie się odbywało w dwóch miejscach. Zaczyna się wszystko o 15:00 w kościele świętego Jana Chrzciciela. Będzie taka specjalna msza poświęcona setnej rocznicy nie tylko odzyskania niepodległości, ale też musimy pamiętać, że jest to też dzień, kiedy była obrona Lwowa przed nacjonalistami ukraińskimi. Pamiętamy Orlęta Lwowskie, które młodzież, dzieci, które walczyły o wolność tego miasta. I to też akurat przypada setna rocznica, więc w intencji tak odzyskania niepodległości przez Polskę, jak również tych właśnie obrońców Lwowa, w czasie mszy będzie ośpiewane Te Deum, wielka pieśń piękna, która podniesie rangę tego wydarzenia. I zaraz po mszy wszyscy udamy się tutaj do muzeum, to jest blisko, po sąsiedzku, i o godzinie 16:00 będzie otwarcie wystawy właśnie z okazji stulecia też odzyskania niepodległości, i związane to będzie właśnie z Orlętami Lwowskimi. Będą to prace uczniów szkół plastycznych z terenu Polski. Taki konkurs ogłosiło Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich razem z naszym zespołem szkół rzemiosł artystycznych. Będzie rozdanie nagród laureatom tego konkursu. Oczywiście nagrody będzie wręczała pani dyrektor Robak z zespołu szkół z rzemiosł artystycznych, a nagrody zostały ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. To będzie ta pierwsza część uroczystości, po drugie następnie przejdziemy do sali takiej oświatowej, gdzie odbędzie się prelekcja, którą wygłosi pan Mitraszewski, członek Towarzystwa Miłośników Lwowa, który opowie właśnie o tym wydarzeniu, czyli o obronie Lwowa i Orlętach Lwowskich, no oczywiście w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości. Natomiast Muzeum Karkonoskie zaprasza na wystawę w Hołdzie Niepodległej. Chciałam bardzo serdecznie zaprosić Państwa do odwiedzenia wystawy, którą od 27 października możemy oglądać w naszym muzeum. Wystawa jest niezwykła, dlatego że prezentuje wybrane najlepsze przykłady dzieł sztuki pochodzących ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który posiada swoje własne muzeum. Te zbiory były tworzone od czasów przedwojennych, ale niestety ocalała bardzo niewielka ich liczba z tych zbiorów przedwojennych. Natomiast później na zasadzie różnych donacji, darów osób prywatnych i też instytucji powstała zupełnie nowa powojenna kolekcja w tym muzeum. Kolekcja, która skupia w sobie dzieła, które wyszły spod pędzla najlepszych polskich artystów. Na przykład mamy tutaj rysunek Jana Matejki, dwie świetne prace ojca i syna Jacka Malczewskiego i jego syna Rafała Malczewskiego, który tworzył już w zupełnie innym duchu, w innej konwencji. Wystawa w ogóle towarzyszy obchodom stulecia odzyskania niepodległości, dlatego że Katolicki Uniwersytet Lubelski jest równolatkiem odzyskania przez Polskę niepodległości. Został założony w 1918 roku i postanowiliśmy właśnie te dwie uroczystości też tutaj na naszej wystawie uczcić. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny odcinek Kuriera Jeleniogórskiego.